Nastąpiła zmiana w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik. Miejsce Janiny Bereśniewicz zajął Krystian Kowalewski. Nowym, nieetatowym członkiem zarządu spółdzielni został radny miejski Krystian Kowalewski, który tę funkcję pełni od 18 lat. Jak zapewnia, sprawy spółdzielni są mu bliskie. Motorem przemian w spółdzielni była chęć i wola otworzenia spółdzielni na potrzeby mieszkańców i uczynienia jej bardziej przyjazną i otwartą dla mieszkańców. Jak najbardziej popieram te przemiany, czego dowodem jest sam fakt zmienia systemu ogrzewania. Moją rolę w tym widzę taką, że na styku funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej Chemik a gminy jest mnóstwo spraw, które moglibyśmy uruchomić, załatwić i w ten sposób zrealizować je dla dobra naszych mieszkańców i spółdzielców. Nowy członek zarządu został wybrany w głosowaniu tajnym 27 lutego na posiedzeniu Rady Nadzorczej stosunkiem głosów 4-3. Mieliśmy bardzo krótki czas na wytypowanie członka na miejsce pani Janiny Bereśniewicz, ponieważ pani Janina złożyła rezygnację w dniu 14. Do mnie informacja dotarła 16 lutego, a więc 20 lutego należało wysłać już materiały członkom Rady w zakresie obrad najbliższego posiedzenia. Mieliśmy zatem 4 dni na znalezienie następcy pani Janiny Bereśniewicz, a jak wiemy, była to sprawa pilna, ponieważ w przeciwnym wypadku zarząd pozostałby w składzie jednoosobowym, a w takim składzie zarząd nie może wykonywać swoich czynności. Krystian Kowalewski mieszka w zasobach spółdzielni Chemik i popiera dotychczasowe posunięcia nowej rady, zwłaszcza jeśli chodzi o zmianę systemu ogrzewania. Dzisiaj mamy rekordowo małą ilość osób, które reklamują jakby i są pokrzywdzone. Zlikwidowaliśmy problem ogromnych, wysokich dopłat. Uważam, że moja osoba pomoże, abyśmy te przemiany utwierdzili i abyśmy dalej szli w tym kierunku. 23 stycznia odwołano Wiktora Szostaka, który stanowisko prezesa pełnił od 2001 roku. 3 tygodnie później rezygnację złożyła Janina Bereśniewicz, która za powód podała podjęcie innego zatrudnienia. Do 6 marca można składać oferty na stanowisko prezesa spółdzielni.